Mateusz Świrwijas, i tak, moment było tak, że już praktycznie wszedłeś do finału, wszystko było dobrze i niestety jednak odpadasz z całego turnieju z powodu kontuzji. Co się stało tak naprawdę? Co się naprawdę stało? No, dowiemy się tak dokładnie po prześwietleniu. No, mam nadzieję, że złamana nie jest. Mam nadzieję, że jest tylko pęknięta, bo konkretnie stłuczona. Niestety nie jestem w stanie nawet zacisnąć pięści. Z tego względu po prostu nie wyszedłem. A jestem praworęczny. Gdyby to była kontuzja lewej ręki, myślę, że z tą prawą ręką myślę, że bym dał radę. Słuchaj, widziałem, że w tej prawej ręce masz argumenty. Może brakowało troszkę dojścia i takiego ustawienia. Widziałem już komentarze w ogóle w internecie, że o, wyszło mu. Ale druga walka pokazała, że to nie ma przypadku tutaj. Co, masz uderzenie? No nie ma przypadku, zawsze miałem uderzenie. I tak myślę, że aż tak konkretnie czysto nikogo nie trafiłem, bo nikt nigdy nie stawał po takim moim ciosie. Zawsze było jebnięcie, szczególnie właśnie z prawej. Szczęki się łamały, twarze padali, więc jest jak jest, nie? Szkoda, że właśnie pękła. No niestety szkoda, że jest kontuzja, bo myślę, że bym wygrał w tym finale. Z miasta grzechu wyjeżdżasz zadowolony, niezadowolony, tak pół na pół, bo jednak niewiele brakowało, a byłbyś tym finalistą i kto wie, bo nie ma rzeczy niemożliwych. Chyba stylowo Dawid też by ci w jakiś sposób pasował. No pasowałby, no myślę, że bym dał radę. Jestem takiego nastawienia. Jestem, no nie do końca jestem zadowolony, znaczy zadowolony jestem ze swojego ogólnie występu. Tylko jestem trochę zawiedziony właśnie przez tę kontuzję, że nie mogłem dokończyć finału. Nie mogłem po prostu zabrać tego, po co tutaj przyjechałem. Wielki żal, aż się łezka wokół zakręciła przez chwilę, bo bardzo mi zależało na tym, żeby to wygrać. Ale jak miałbym wyjść z otwartą ręką walczyć i jeszcze gorzej się na gorszej kontuzji nabawić po prostu i skończyć walkę od razu, no to odpuściliśmy, stwierdziliśmy, że nie ma sensu po prostu, niestety, no, siła wyższa. Co teraz? Będziesz trenował i wrócisz? Oczywiście. Taki jest plan? Nie ma zamiaru przestawać. Ale co, wzmocnienie ręki, wzmocnienie, jak to w ogóle będzie wyglądało? Bo na ile poważna jest kontuzja w ogóle, nie wiesz na dzisiaj, nie? Nie wiem. Trzeba jechać tam do lekarza, do szpitala, zrobić prześwietlenie, ortopeda, żeby to obejrzał. No i zobaczymy, no. Mam nadzieję, że za bardzo poważnie nie jest, że szybko z tego wyjdę, będę mógł wrócić do treningów. A póki ręka będzie niezagojona, to będę pracował, nie wiem, nad pracą nóg. Na pewno będę od razu w treningu. Jesteś jednym z odkryć, można powiedzieć, Gromdy 6. Jak szybko mógłby nastąpić powrót? Jeszcze w tym roku? Czy raczej po prostu poczekasz, aż ta naprawdę ręka się doleczy i dopiero powrót? Nie będziesz przekombinowywał, żeby być wcześniej? Czy ja taki jestem, że w sumie zawsze idę na wariata, nie? Jak nie jest za poważna kontuzja i lekarz powie, że mogę walczyć, to jeszcze w tym roku jestem w stanie zawalczyć. Nie jest dla mnie żaden problem. Mateusz, krótkie podziękowania dla kogoś, kto ci pomagał, dla przyjaciół? No dla przyjaciół, dla wszystkich, którzy byli przy mnie od samego początku, dla mojej sponsorki, Znam Services, Joanna Zborowska, dla Łukasza Ciszki, mojego przyjaciela, dla trenera, który mnie przygotował do tego wszystkiego, całego wydarzenia. Dziękuję. Tomek Makowski. Tomasz Makowski, dziękuję wszystkim, że ze mną byliście. Robiłem to dla moich córeczek, niestety nie wyszło. Trudno. Pokażę następnym razem. Ale pokazałeś się dobrze, ja bardzo dziękuję za ten pierwszy nokaut. Naprawdę bym powiedział, że nie postawiłbym na ciebie w trakcie tego pojedynku pieniędzy, a jednak okazało się, że jest to możliwe. To co, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Nie ściskam za rękę, ostrożnie. Powrotu do zdrowia. Jesteś z Nowej Soli? Obecnie mieszkam w Nowej Soli, tak. Pochodzę z Zielonej Góry. To powodzenia. Widzimy się w Zielonej Górze na gali MFC. Dziękuję bardzo. Do widzenia.